Ostatnio dolar był tak słaby pod koniec lutego. Jakie są tego powody? O tym będę rozmawiał z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dzień dobry, witaj. Witaj Zbyszku, dzień dobry Państwu. Polska gospodarka ma się tak dobrze, że złoty tak się wzmacnia, czy też raczej jest to odreagowanie po stronie światowych inwestorów z przenoszeniem sytuacji na rynki wschodzące? No, przede wszystkim mamy słabego dolara globalnie. To jest powód tego, że kurs dolar-złoty spadł w ostatnim czasie poniżej 3,70. Po raz ostatni widzieliśmy to w lutym. Oczywiście jest tak, że wiele czynników na siebie zwykle nachodzi na rynku walutowym. Nigdy nie jest tak, że jeden czynnik sprawia, że kurs jest na tym czy innym poziomie. Oczywiście to, co się dzieje po stronie złotego, też jest ważne. Natomiast przede wszystkim jest to kwestia globalna. Mamy dość nietypową sytuację, gdzie podwyższona inflacja w Stanach Zjednoczonych powoduje presję na osłabienie waluty. To jest jakby trochę nieintuicyjne, bo zwykle jest tak, że wzrost inflacji na rynku rozwiniętym, takim jak USA, Europa Zachodnia, Japonia, zwykle jest korzystny dla waluty, bo rynek standardowo przywykł do tego, że wyższa inflacja oznacza potencjalnie bardziej restrykcyjną politykę pieniężną, czyli wyższe stopy procentowe są korzystne dla waluty, no bo po prostu bardziej niejako się opłaca w tej walucie być. Taki jest podstawowy mechanizm. Natomiast mamy zadziwiającą reakcję Fedu, który po prostu tak jakby przez kolejne miesiące nie dopuszcza do siebie żadnych informacji, które nie są zgodne ze scenariuszem, który sobie założył. A założył sobie już dawno, jeszcze w zeszłym roku, że stóp procentowych nie trzeba będzie podnosić przynajmniej do roku 2023, czyli jeszcze przez bardzo długi okres czasu. No i jakby te informacje, które do niego napływają, zresztą do nas wszystkich napływają, kompletnie nie wpisują się w ten scenariusz. Po prostu ta presja inflacyjna w Stanach Zjednoczonych jest bardzo mocna. Inflacja przyspieszyła już w kwietniu do poziomu 4,2%. I oczywiście część tego wzrostu jest przejściowa, ale widać w różnych kategoriach tą presję cenową. Ona może się spokojnie jeszcze rozwijać, więc Fed ma taki, no można powiedzieć, skrzywienie na dopuszczanie do siebie tylko tych informacji, które skłaniają do jego tezy. I w związku z tym, zamiast zasugerować rynkowi, że no widzimy, że inflacja rośnie i nie wiemy, na ile ona jest przejściowa, jest zagrożenie, ono wzrosło, więc w związku z tym na wszelki wypadek dopuszczamy możliwość, że no przynajmniej zaczniemy ograniczać skup aktywów, to Fed mówi, nie, nic się nie dzieje, wszystko jest zgodnie z planem, nie ma potrzeby żadnej zmiany, żadnej komunikowania, żadnych zmian, choćby w przyszłości. No i to jest, po pierwsze, to jest szkodliwe, no i jakby można się zastanawiać, czyje interesy w związku z tym Fed realizuje, ale po drugie, przechodząc do rynku walutowego, no to sprawia, że inwestorzy trochę są, no można powiedzieć, w problemie, bo te zwyczajowe relacje nie działają tak, jak powinny, no i to szkodzi dolarowi, tak? Więc mamy kurs euro-dolara, który rośnie, pomimo tego, że to w USA ożywienie jest silniejsze, tam ta presja inflacyjna jest większa. Mamy dodatkowo dobre nastroje na rynkach, no bo skoro nie ma zaciśnienia, nawet perspektywy zaciśnienia, no to jakby to sprzyja wzrostom wycen na rynkach. No i efekt jest taki, że też odpływają pieniądze od dolara do tych bardziej ryzykownych walut. I tu korzysta na tym złoty, ale jeśli popatrzymy sobie na inne waluty, to właśnie, chciałem wspomnieć też o innych walutach, które rosną wobec dolara szybciej. No oczywiście jest to też węgierski forint, ale to tam jest w tle kwestia stóp procentowych, które mogą wzrosnąć już w czerwcu. No ale to można by zadać pytanie inne na początku naszej rozmowy, dlaczego złoty się tak słabo wzmacnia wobec dolara? No tak, no oczywiście mamy węgierskiego forinta, który bardzo przyspieszył po tym komunikowaniu zaciśnienia. Mamy czeską koronę, która jest w ogóle dużo lepiej się zachowuje niż obydwie te waluty, więc złoty nie jest tu jakoś wyjątkowo silny. Na pewno będzie sporo zależało od tego, co zrobi Rada. Czy gdzieś tam takie głosy się pojawiły, że no może w czerwcu wypadałoby te stopy procentowe sygnalnie, nieznacznie podnieść. Taki ruch byłby korzystny dla naszej waluty i złoty by pewnie umocnił się po takiej podwyżce, ale jakby nie jest, nic nie jest przesądzone, także
no tutaj dużo zależy od reakcji banku centralnego, no bo nawet jeśli taka podwyżka będzie, to będzie powiedzmy sobie to 0,25% stopa procentowa, podczas gdy inflacja przekracza 4%, więc to też nie jest tak, że nagle złoty stanie się jakimś fantastycznym miejscem do lokowania kapitału dla inwestorów globalnych, ale no będzie to jakiś sygnał, tak, więc no od tego będzie dużo zależeć. Na razie no przede wszystkim karty rozdaje tutaj właśnie Fed i nastroje na rynkach globalnych, które chwilowo nie sprzyjają, obydwa czynniki nie sprzyjają dolarowi, w związku z tym mamy korzystny kurs dolar-złoty. Jak długo ta sytuacja potrwa, oczywiście tego nie wiemy. Mam wrażenie, że to umocnienie złotego nie zrobiło na tobie jakiegoś szczególnie istotnego wrażenia. I czy dobrze się domyślam, że nie korygujesz swoich prognoz, jak mocny będzie dolar na koniec roku? No myślę, że trzeba poczekać jeszcze kilka tygodni, kiedy zobaczymy kolejne dane z USA i zobaczymy, czy one jakby nie postawią Fedu trochę pod ścianą, tak? Nie zaczną sprawiać, że rynek tak czy owak będzie spekulował na jakąś formę zacieśnienia. Znaczy, my mamy dość ciekawą sytuację w gospodarce i tak naprawdę poznaliśmy dopiero dane za kwiecień, czy to z Polski, czy to z USA. One pokazują już dość silne efekty, a przecież jeszcze to był miesiąc, kiedy wiele restrykcji obowiązywało. One dopiero w maju wszędzie są dość gwałtownie znoszone, więc dane za maj, za czerwiec, one będą pokazywać lepiej jeszcze, rozwiną ten obraz, na ile ta presja cenowa jest groźna. I jakby to nam da więcej, to nam pozwoli lepiej ocenić sytuację, jeśli, no bo jakby dzisiaj możemy powiedzieć, wszystko sprzyja słabemu dolarowi, jest świetnie, ale gdyby z jakiegoś powodu Fed jednak zmienił zdanie i nagle powiedział, no nie, no faktycznie ta presja rośnie, rozważymy, nie wiem, będziemy się zastanawiać, obserwować sytuację i ewentualnie dopuszczamy możliwość ograniczenia do druku, już będę mówił wprost, no to nagle może się okazać, że dolar umocni się gwałtownie w bardzo krótkim czasie. Trzeba mieć świadomość tego, że takie ryzyko istnieje. O tym, dlaczego złoty tak bardzo wzmocnił się wobec dolara, rozmawiałem z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dziękuję za rozmowę, miłego dnia. Dziękuję serdecznie, miłego dnia.